Zawsze areczek musi mieć pod górkę. Modest by już kogoś odesłał do domu, zacznijmy od tego. Po co ty się, człowieku, z nim kłócisz? Nie mogę na to patrzeć. Nie zawodzę oczekiwań, musimy zrobić test. I jako, że podobał wam się bardzo test wody Liquid Death, udało mi się znaleźć, bo ona ma kilka różnych wydań, udało mi się znaleźć kolejny Liquid Death. Mango. Mango Chainsaw. U nas to jest strasznie drogie. 12 albo 13 zł zapłaciłem dzisiaj za to mango. Zwykle kosztuje tyle samo. Okej, okay. Wyobraźcie sobie radlerka, takiego bardzo lekkiego radlerka, gdyby był wodą. Że jest taki totalnie browarowy klimat, tylko w gruncie rzeczy pijecie wodę, no nie? Dzień dobry, widzowie Avizo TV, mam nadzieję, że jest w was niezłe fajo, dlatego że zaczynamy chyba 8 odcinek piekielnej kuchni z Wojciechem, Podestem, Modestem, Amaro. Zapraszam serdecznie do oglądania i wybaczcie, że będę trochę mało aktywny przez 5 minut zapisu, bo muszę skończyć moją pracę. To jest multitasking level hard. Tu jest stream, tu jest zapis, który właśnie oglądacie, a tu jest jeszcze robienie raportu. Siema! Jest za dobrze są, a są parą. Uczestnicy wracają do swojego apartamentu, położonego tuż obok piekielnej kuchni. Dzień. Nikt nie może uwierzyć w to, co się wydarzyło. Jak to się mogło wydarzyć? Dlaczego Pepe? Pepe? Była jednym z najmocniejszych filarów naszego zespołu. Od kiedy ona się nazywa Pepe? Łukasz zamarł jak kamień. Jego mina mówiła wszystko. Miał wielki żal i smutek. Na pewno. To ja bym wyła jak szalona. A on stał bez żadnych emocji. Zupełnie. A. Chcecie lore drop? To nie jest spoiler, bo tego nie będzie w serialu, ale pisali na czacie ludzie, że po tym programie Łukasz się rozstał z Pauliną, więc to może być małe wytłumaczenie, dlaczego niespecjalnie to przeżywa. Wiedzieć to, co czuję obecnie. Zespół straci zajebiście dużo bez Pauliny. Ona nigdy mi nie powiedziała, nie wiem. A jak już naprawdę nie wiedziała, to mówiła do mnie, zapytaj Łukasza, on na pewno będzie wiedział. To była dziewczyna, której nie trzeba było mówić, co ma robić. Ona mówiła innym. Powiem ci, Łukasz, bo skam, że ją wywalili. Dobrze, że tak. Wiem, no, że włożyła w was wszystkie dużo pracy. To ona pierwsza mi powiedziała po moim pierwszym serwisie. Ja widzę w tobie potencjał. Ona mi to powiedziała. Paulina była moim wzorem. Zrozumiałam, że ona zaczyna 1,5 roku temu i że ja też mam jeszcze czas. Że ja naprawdę mogę profesjonalnie zająć się gotowaniem. Arek nie może uwierzyć, że po raz kolejny był nominowany do odejścia z programu. Różnica między tobą a Pauliną jest taka, że Paulina pracowała, a ty siedzisz i obijasz wszystkim dupę i próbujesz zwalić winę na Arka albo Agatę, więc teraz będzie podwójnie Arek obrywał, znając życie, skoro Agatka odpulona. Sorry, ktoś to musiał powiedzieć. 5 razy na środku. Co by było rok, chwila. Za dużo krwi, potu i łez tu włożyłem, żeby tak mogli mnie stąd wyrzucić. Nie dam się tak łatwo. O, jest bojownik. Mogę? Już tryb. Zdjąć chwilę? Nice. Dam się dogadać. Wow, Sylwia, co jest? Dumę do kieszeni schowałaś? Ja mam ochotę z tobą rozmawiać w tym momencie. Proszę cię, dogadajmy się. Za mało osób się zrobiło, musi mieć wsparcie, co nie, drużyny? Agatusz z takim charakterem nie zajedzie daleko. We wszystkich widzisz wroga, wiesz? Nie we wszystkich. Arkadiusz, dogadajmy się wreszcie. Dupa się pali. W piekielnej kuchni, co przyniesie naszym uczestnikom nowy dzień. Dzień dobry! Patrzę, wbijam zastępcy szefa z wózeczkiem, z koktajlami. Koktajl szarobury, krwistoziemisty. Po wczorajszym serwisie zostawiliście syf. Zmarnowało się dużo jedzenia. Moje myśli po prostu szły w jednym kierunku. Dobra, teraz tylko wysłać to, co zrobiłem. Fajnie, gdyby to też ktoś wykorzystał. W supie mieliśmy zmiksowane oczy łososia. Jedziemy cały czas, balansujemy smakiem, panowie. Teraz łyżka zupki z truskaweczką. Ale zik. Będziemy musieli to wypić. Wajlandiego, dziękuję, miłego wieczoru. Nie, dopiero start. Dobrze? Ale żygna. Ładnie się zmieniło. Dopiero jest start. Opowiadał, co pijecie. Jakieś wnętrzności, jelita. Trzymamy nos, nie oszukujemy. 3, 4. Mleko kokosowe, truskawki, banany, do tego wiśnie, trochę polanego siana, żebyście byli zdrowi. Już. O. Dziękujemy. Ale was wkręciliśmy, co? Pobudka po prostu dzisiaj przerosła moje najszczersze oczekiwania. Ja byłem przygotowany, że to jest krew w ogóle. Ale dobre.
Koktajl proteinowy z rana. Ma dam wam trochę siły na dzisiejszy dzień. Zostało was piątka. No ja myślałem, że serio będą łososiarze łapać. Nami, dziękuję. Posunięcie. Tym razem się wam udało. Uczestnicy korzystają z czasu wolnego. To nieliczne chwile, kiedy mogą przyrządzić coś wyłącznie dla siebie. Wczoraj jeszcze do mnie tak nie docierało, że to już jest piątka, wiesz, tak, że to już jest tak daleko. A teraz problem, żeby uwierzyć jeszcze w siebie w tym wszystkim, no bo nie wierzyłam w to, że moje umiejętności pozwolą mi dojść tak daleko. I w ogóle się cieszę, że jest tak mało kobiet. Sztuk tylko 2 na 7. O, może tak, świecie. Kucharzy facetów. Świecie kucharzy facetów. Wszyscy uczestnicy zbierają siły przed ciężkim dniem pracy w piekielnej kuchni. Kto z nich da z siebie wszystko, a kto będzie musiał opuścić program? Poranek szybko minął i czas wolny dobiegł końca. Kucharze muszą teraz wrócić do restauracji. Jakie nowe wyzwanie wymyślił dla nich szef Modest Amaro? Witam wszystkich. Dzień dobry, szef. Jak się spało? Bardzo dobrze, szef. Podczas ostatniego serwisu wprowadziliśmy do karty polski klasyk, kotlet schabowy, poddany tak zwanej dekonstrukcji. Ktoś umie rozszyfrować tą skomplikowaną nazwę? Co to jest dekonstrukcja? Wiedzą, o co chodzi tam z tą dekonstrukcją. Rozłożenie danej potrawy na czynniki pierwsze. Tak jest. I? I podanie jej w sposób niekonwencjonalny. No tak. Wasze pierwsze zadanie będzie polegało jak na tym, jak to na czynniki że zdekonstruujecie pierwsze? Ósmy odcinek. Znane domowe potrawy. No można mnóstwo rzeczy zrobić. Sylwia, domowe gotowanie. Jak ci leży? No leży mi dobrze, ale... Ale się boję. Skoro mi obiad domowy nie wyszedł, schabowego nie potrafię usmażyć, zapominam o soli. Nie robisz domowej dekonstrukcji? Nie robię domowej dekonstrukcji. Od dekonstrukcji są moje dzieci. Ale dzisiaj zawalczymy z paroma klasykami. I zobaczymy, jak co się dzieje? Nasza kreacja pójdzie daleko i jak przygotujecie te potrawy. Oj, szef, znowu mnie dzisiaj zaskoczył. Adam? Aż się boję, szef. Ja też się boję. A! Niech to będzie mielony. O! Mielony to jest to, co mi się lubią najbardziej. No oni zaczną 20:30, znaczy, więc może... Mam nadzieję, to byli, że nie będą nudne. Nieważne. Flaki. Naprawdę milion pomysłów na sekundę. Poczekamy, zobaczymy. Łukasz, zrazy. Okej. Okay. Myślę, że jestem kreatywny. Kasia. Że Łukasz wygląda, jakby się w ogóle nie przejmował, więc Imo, może jest szansa, że już na tym etapie byli rozstani ze sobą. Przygotujesz Devil Eye. Dobrze, szef. Coś wymyślę. Sylwia. Tak, szef? Boże, co na mnie czeka? Jakiś bigos? Pierogi. Dziękuję, szef. Szefie, jakbym mogła, to bym cię przytuliła za te pierogi. Tak bardzo ci dziękuję, że akurat dałeś mi je. Czas bazowy 45 minut. By zrobić coś naprawdę interesującego, 45 minut to zdecydowanie zbyt mało. Nie marnujmy zatem czasu. Do pracy. Biedny Krzysztof. Tak, szef. Kucharze chcą wymyślić danie, które będzie dekonstrukcją przydzielonych im tradycyjnych polskich potraw. Ciekawe, co wymyślą. Od razu pomyślałam, jak powinno. Moment prawdy, na streamie już obejrzeliśmy wszystko. Więc chcę najpierw położyć ciasto, na to chcę położyć galaretkę, potem ziemniaczki, pire z twaróżkiem, potem znowu galaretkę, znowu ciasto, flek ze śmietany, chips. Lasagne zrobisz. Coś w tym stylu, tak. Tosinka, dziękuję. Lasagne. Leniwą. Słuchajcie, dam znać, jak będę potrzebował osobę. Okej, ja będę czekał. Pomyślałem, że zrobię to po swojemu. Tak, 19 zaczynamy odcinki. Utonę. Dobra, oglądamy. Konstrukcji flaki. Co wymyśli i czy poradzi sobie z zadaniem? Biorę szybko, żeby szybciej flaki doszły, mówię 45 minut. No nie dojdą, jak nic. Próbuję, mocuję się z nim. Spróbuję to spasować jakoś. Łukasz, jak to się ten montuje? Sorry, pomożesz mi, czy nie bardzo? Arek, po prostu zawracał mi głowę, byłem skoncentrowany na zupełnie czymś innym. Łukasz? Okej, okay, rozumiem. Co już mam powiedzieć? Kurczę, szef, mam z tym problem. Wiesz, jak to zamontować? Bo naprawdę nigdy czegoś takiego nie używałem. Tak. A wystarczy, żeby się ręce nie wstrzęsły. Okej. Okay. I nałożyć to i kliknąć. Aha. Ty, bo ty to używałeś. Możesz mi pokazać, czy nie pokażesz mi tego? Jak to zamknąć? Sam sobie zamknął, tak? A przy mnie zrezygnował po pierwszym dotknięciu. Nie zamknął. Nie da czas.
Byłem zaabsorbowany w tym momencie ważniejszymi rzeczami. Ja wiem, że każdy sobie rzepkę skrobi, ale w nim jakoś pokładam największe nadzieje w tym teamie. Współpraca Arka z Łukaszem nie układa się najlepiej. A jak wygląda sytuacja między dziewczynami? Sylwią i Kasią. To muszę włączyć. Ej, właśnie, jak ty jest z takimi plotkarami? One na pewnym etapie rzucą się sobie nawzajem do gardła, czy będą psiapsi do końca? Co to jest za gówno? Żeby ci pomóc? No. To dalej mi do ziemniaków trochę wody, a ja ci to zgrzeję, dobrze? Zmieniłam się bardzo, odkąd tutaj jestem. Codziennie uczę się pewności siebie. Teraz pójdzie, dobra? Nie dotykaj teraz, nie? Wszystko przygotowuję znacznie szybciej. Jestem bardziej zorganizowana, panuję nad emocjami bardziej niż zwykle. I tak jak szef powiedział, skupiam się na swojej intuicji. Słucham tylko swojego serca, nikogo więcej. Panowie, 15 minut. Ale? Tak, szef. Adam, pod kontrolą? Damy radę, szef. Jeszcze robię nietypową mizerię. Zdekonstruowaną. Tak, Tobi, szef. Dziękuję. Święta. Nie mogę się doczekać. Arek? Szef, no flaki mnie zmiękną. Nie wiem, jak to zamknąć. Szef, znaczy no liczę na szczęście, znaczy. Nikt ci nie chciał pomóc, Arek? Próbował, ale nie dał rady. Nie dał rady, tak? Tak. Czas dobiega końca. 15 minut. O kurczę. O Jezu, czy naprawdę? Sylwia? Tak, szef. 15 minut. Wiem, słyszę, szef. Po prostu zajebiście. Zostawiłam jakąkolwiek wiarę. Twoje pierogi. Układasz już? No już mam włożone. Super. Co ci mam pomóc? Pójdź po moją galaretkę, jak możesz. Masz. Dziękuję ci bardzo. Zastygła? No tak, kurde, powiem ci, że nie do końca. Wrócę z tym na kuchnię, ściągnę bluzę i pójdę do domu. Arek Ciapek, dzięki. Czasem próbując przygotować swoje danie. Tymczasem z propozycją pomocy zwraca się do niego Łukasz. Pomóc komuś, Arek? Wiesz co, przecedzisz ten zimny bulion? Bardzo cię prosił. Łukasz skończył, poprosiłem, żeby zrobił pianę z bulionu. To mi teraz wymyśliłeś, Dawid. 60 sekund i poproszę Dania na wydawkę. Szefie, płakam. Chcesz już chodzić, a jak zdążysz? 45 sekund. Naboje masz? Mam. Zajebiście. Poproszę Dania, poproszę wasze Dania. Szef już odlicza, 20, 19. Nie wchodzi nabój, trzymaj. Odkręcę to, patrzę, a nabój jest pusty, już wykorzystany. Szybko wyrzuciłem, wziąłem świeże, wkręciłem. 9, 8, 7, 6. Łukasz, trzymaj słupka. Puste naboje. Nie wiem, czy zrobi to specjalnie. Kompletna bzdura. 4, 3. Fuck up z szybkowarem, fuck up z nabojami. Nie wiem, co o tym myśleć. 2, 1. No tak naprawdę wypowiedziarka wpuszczam jednym uchem, wypuszczam drugim, a on to całkowicie w dupie. Koniec. Przykro mi trochę z tego powodu. Myślałem, że będziemy współpracować troszeczkę. Sylwia, podejdźcie do mnie z talerzami. Jak się tak rozejrzałam na ich dania, to już zupełnie się rozpłynęłam. Nie, to ja tego w ogóle nie wydam. Jezu, Sylwia, uważaj. Przepraszam, zdenerwowana jestem, przepraszam. Jesteście zadowoleni ze swoich dań? Tak, tak, szef. Sylwia? Nie, szef. Wiem, że smaku jest dobrze, ale znowu moja prezentacja. Czego zabrakło? Czasu. Zapraszam. Sylwia miała wymyślić danie będące dekonstrukcją... Ej, życie jest porąbane, jak nie można wszystkiego zwalić na Agatę, prawda? Straszny koncept, że musisz ownować swoje porażki na kuchni, zamiast mówić, że to jest wina Agaty, nawet jak gotujecie osobno. Tradycyjnych pierogów. Nie dość, że to danie nie wygląda, to jeszcze idę pierwsza na odstrzał. Jak danie Sylwii oceni szef Modest Amaro? Co przygotowałaś? Pierożka, szefie. Mhm. Jak zrobiłaś? Tak jak robię w domu. Chciałam, żeby był tradycyjny smak. Szef zaczął kręcić ten talerz. Nie, no ładnie wygląda. I w tą. Jak ten farsz wypłynie, ja idę na dno. Miała być galaretka. Cebuli, no niestety nie zastygła. Mhm. Jesteś pewna, że to jest dekonstrukcja? Nie wiem, szef. Ja w domu nie dekonstruuję. Nie mam pojęcia. Nie wiem, szef. Staram się chłonąć wszystko, co wszyscy mówią, najlepiej jak potrafię. Jak twoim zdaniem to wygląda? Kiepsko. Kiepsko, szef. Ja wiem, że to wygląda kiepsko. Nie będę mówić, że wygląda super, bo wygląda kiepsko. A wiesz, co ja myślę? Że to wygląda fajnie. No ja znowu będę płakać. Ja też. Włosi robią dekonstrukcję swoich ravioli, tak zwane otwarte ravioli. I to mi przypomina otwarte ravioli. I co jest ciekawe, a ten farsz w ogóle się nie wylewa. Idealnie wystaje poza twoje ciasto. Zobaczmy, jak smakowo.
Naprawdę nie robiłaś tego w domu? Nie. To zacznij. Jany? Sylwia, uwierz w siebie. Smak jest fenomenalny. Dziękuję. Petarda. Dziękuję, wróć na miejsce. Petarda, kura domowa i petarda. Adam? Adam otrzymał do zdekonstruowania kotlet mielony. Tradycyjne mielone z mizerią, z pire ziemniaczanym, natomiast składniki, które są w mielonych, rozłożyłem na czynniki pierwsze, zrobiłem dodatkowo jajko, które pomyślałem, że jak się rozetnie, pięknie się rozleje po talerzu. Jak to mam jeść? Bo tam ma się coś rozlać, może jeszcze... Nie, no tutaj taki brak pomysłu ciekawego, szczerze. Już teraz zawątpiłem, szef. Nie no, powiedz mi. Ja zjem tak, jak powiesz. Rozlać to żółtko? Tak, proszę, szef. Rozlewam to żółtko. Ciap, ciap, dobrze? Tak, szef. Mięsko? Nie miał chyba pomysłu na to, bo to wygląda jak normalne mielone. I'm Ren, dziękuję. Mamy problem z tym daniem. Wygląda jak kupa. A jest pyszne. Naprawdę, szef? No tak. Całkiem niezłe danie. Dziękuję bardzo. Yes, yes, yes! Ale jest miły dla nich dzisiaj. Smakuje jeszcze lepiej. Co to było? Kasia miała przyrządzić danie będące dekonstrukcją kotleta de volaille. Wow, co tu mamy? Szef, mamy tu dekonstrukcję de volaille'a. Chyba kompletną. Kompletną. Jeszcze jak szłam, to konstrukcja mojej dekonstrukcji się rozwaliła. Rozjaśnisz mi w głowie? To? Kto tak. To? To jest właśnie panierka zdekonstruowana przeze mnie i... Okej, czyli razem mam to jeść z tym kurczaczkiem. A co tutaj jest? Co to jest? Masło kruszkowe, tak. Jak zimny musi być ten kurczak, skoro masło się nawet nie stopiło na nim? Jeden się roztopił, a drugi się nie roztopił. Dziwna sprawa. Może żeby się nauczyć dekonstruować, trzeba najpierw się nauczyć konstruować. Zaraz producent zadzwoni do Modesta i zacznie mówić, że trzeba znowu odpalić mu filmik instruktażowy, jak krzyczeć na ludzi jak Gordon. Dobry, jak zwykle zabrakło mi umiejętności. Nie chrupię. Napite tłuszczu całe, okropne. A to? Na maśle czy coś jeszcze? Na maśle z solą. Masło, tłuszcz? Tłuszcz, masło. Mhm. Dekonstrukcja masła. Świecące. Stopione. Oryginal. Nie, za miły, nie ma opcji. Coś mi się podobało. Chips, który nie jest chipsem. Mój mózg uległ dekonstrukcji. Dziękuję. Myślałam, że jakoś mi się uda, ale się nie udało. Lampa Aladyna, czy ja? Moja, szef. Zapraszam. Zadanie Marka było zdekonstruowanie tradycyjnych polskich flaków. Arku. Tak, szef. Co przygotowałeś? Przygotowałem, szef, flaki zdekonstruowane. Miałem lekki problem. Tu, szef, jest wywar. Pocieram, nic się nie dzieje. No niestety, gin uleciał. Polać? Tak, szef, może polać. I są chrupiące flaki z chrupiącym... jest z antrykotem. Do tego jest piasek, jadalna ziemia z imbirem, gałką muszkatłową, papryką ostrą i papryką słodką. Trochę soli, trochę pieprzu. I chrupiące warzywa, szef. Wypluj, 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 wypluj. Jest! Mamy to! Kurzy się w końcu. Aladynie, pomóż. Co z tym piachem? Zawsze Areczek musi mieć pod górkę. Klasyk. Absolutny klasyk. Przyprawy z torebki? Tak, i wmieszane razem. Nie, tak nie mogą być podane. Były. Muszą być... Muszą dostać temperaturę, muszą się połączyć. Jakby nalał całe, to to się rozeszło. Wiem, że nie chcę się tu bronić, trudno. Ma kulpa. Równie dobrze mógłbym zdekonstruować to tak, że wysypać wszystko na łyżkę i wsadzić do ust. Nic więcej nie czuję. Poza tymi przyprawami. Imbir. Sucho. Nieprzyjemnie. Wróć na miejsce. Tak, szef. Zawiodłem sam siebie, no co mam więcej powiedzieć. Łukasz, zapraszam. Łukasz otrzymał do zdekonstruowania zrazy. Jakie danie wymyślił? Co przygotowałeś? Przygotowywałem zrazy. Te składniki, które zwykle daję do środka, podałem w innej formie. O, widzicie? Zaczynając od emulsji z cebuli kiszonych ogórków, rozurwanej marchewki, chipsów z ziemniaków doprawionych szanem. Trochę na talerz daję wszystko. To dla ciebie kompletne danie? Tak, szef.
Burger jako sałatkę z grzankami. O, lepszy przykład. Dziękuję. Te twoje zraziki, takie cieniutkie, trochę jednak brakuje im czegoś w środku. Nie wiem, czy zabrakło ci weny, muzy, która opuściła program. To nie jest ta kwestia, szef. Pierwszy pomysł, trzymałem się go do końca. Na szczęście jest to smaczne. Dziękuję, szef. Pierwsza w Polsce, no właśnie. Dobrze, na pewno było bardzo smaczne i wyglądało nieźle. Sylwia? Tak, szef? Po sukcesie schabowego wydaje mi się, że powinniśmy wrzucić te pierogi do karty. Moje pierogi w karcie szefa Amaro! Leniwe, a la Sylwia, będą podczas najbliższego serwisu w naszej karcie. Pierogi a la Sylwia. Czy wy wszyscy słyszycie? Nie mogę się przestać cieszyć. A ta radość, mam nadzieję, zamieni się w szaleństwo, ponieważ Sylwię, Łukasza i Adama zabieram w miejsce, które pełne jest adrenaliny i niesamowitych wrażeń. Do sypialni. Kasia, Arek. Tak, szef. Czekają was zajęcia domowe. Musicie się dogadać, musicie stworzyć zespół, bo pracy jest bardzo dużo, a zostało was dwoje do ogarnięcia tego, co na was czeka. Specjalnie na was czekała będzie w domu pralka. Ja mam zarąbisty humorek, słuchajcie. Płatona obrusów, serwetek, wszystkiego, co jest potrzebne w restauracji. Ma być białe jak śnieg, pachnące, czyściutkie, wyprasowane idealnie. Coś, co będziemy mogli położyć na stoły w piekielnej kuchni. Arek, cieszę się, że jadę na nagrodę, ale jeszcze większą nagrodą byłoby patrzeć na ciebie, jak prasujesz i pierzesz. Arek, wolisz prać czy prasować? Prać. A Kasia? Lubię i to, i to, szef. Arek uwielbia prać. Ty uwielbiasz prać i prasować? Ja uwielbiam Marka. W to już nie wnikam. Jednym słowem, żadna to kara. Wszyscy będą mieli przyjemne popołudnie. Nienawidzę przegrywać. Kolejne piekło przed nami. Zapraszam do domu. Dziękuję. Dziękujemy. Jakie cudeńko. O kurde. Cieszę się bardzo, że ja dzisiaj będę spijał śmietankę z nagrody, a Kasia z Arkiem będą... Was zostawić razem, samych? Dlatego proszę, nie mówić Arkadiu, że nie mówimy do siebie. Marzyłem o tym całe życie. Ty mnie co tutaj rozniesiesz, ty mnie zabijesz tu. Ona cię jezorem połknie po prostu i wypluje. Ona cię zagada na śmierć. Pamiętaj, że to jest poznanianka. Ona się nigdy nie zamyka. Sylwia, Łukasz i Adam docierają do miejsca, gdzie czeka na nich nagroda. Nie wiedzieliśmy tak naprawdę, jaka nagroda będzie dzisiejszego wieczoru. Witajcie, witamy. Bo okazało się, że jest to tork kartingowy, że będziemy jeździć bardzo szybko. Prawo jazdy macie? Skopać nam dupki? Jeszcze nie, ale damy radę. Nie mam prawa jazdy. Co za fryzura? Samochodem. No i mam jeszcze jedną przypadłość. Po 5 minutach zasypiam w samochodzie. Nie mamy tutaj samochodów, mamy tutaj gokardy. Druga sprawa, nie uśniesz, damy ci kask bez szybki, także nie martw się. Szykują nam nasze samochodziki, a tu podjeżdża jakiś gokard. Odsłania hełm. Szef tutaj? Jemu to w ogóle jest dobrze we wszystkim, nawet w tym kasku. Do wozów. Będziemy się bawić. Tymczasem w apartamencie uczestników zabawa. Nie mogę skończyć. Najlepsze. Naprawdę iście szatański plan sobie wymyślił szef Amaro na tą karę. 16 pralek, 13 razy wstawiłam tę suszarkę. Się pierze i pierze i pierze i się wyprać nie może. Kilka godzin nam to zajmie. Kilka godzin milczenia. Żeby tak jeździć, to spoko, ale żeby dobry czas wykręcać, to mnie to przerasta, jak oni są w stanie to robić. W ogóle dzisiejszego popołudnia, wieczoru, nocy rozmawialiśmy mało. I było zajebiście. No, jaki sens jest to pracować, jak to i tak się... Sorry, no nie potrafię. Na takim stoliku to ja sam mogę koszulkę wyprasować. Hamujemy, hamujemy! 16 godzin później. Palnąłem, sorry. I jak było? Zajebiście!
No nie o to mi chodziło! Przebiegnie mu się iść. Boże, jaka ta kara jest nudna. Nudna, iż nudna. I pracowałam. Areczek by strasznie się dobrze bawił na torze. Trochę żałuję, że Areczek nie ma dane. I pracowałam i cały czas pracuję. Zajęłam trzecie miejsce na trzy możliwe, bo nie chciałam naszych chłopców zastydzać. Niech mają, niech się cieszą. Odkryłem nową pasję. Będę kierowcą rajdowym. Winner! Who's the fucking winner? W telewizji od 12 lat takie rzeczy? To nie jest chrześcijańskie. Słuchajcie, byliśmy na kokardach. Nie mogłem po prostu się zmieścić tyłkiem. Też chcę gdzieś pójść z szefem Amaro, a nie z Arkadiuszem prasować. Nie pozabijaliście się? A widać? Jakbyśmy się pozabijali, my w ogóle nie rozmawiamy ze sobą. W ogóle nic, żeście nie rozmawiali? Nasze kochane małżeństwo chyba się pokłóciło. To jest wszystko moje, zrobiłam już 11 sztuk, Arkadiusz 5. Biedactwo. Kaśka się przychwala, żeby prasowała więcej obrusów, a tak naprawdę one są prasowane do się. Moje są równiutkie i nie bo te wszystkie tutaj są moje, plus no połowa chusteczek. Arek, ale wyglądasz zajebiście z tym żelazkiem w ręku. Arkadiusz to już prawie kogut domowy. Chętnie jak jest na szybko, tak z... Ale nie mogę. Tak cały czas? Przy tym? No. Przy żelazka? No co? Tak się łapa boli, nie? Zostało im jeszcze na północ roboty. Dosłownie na północ. Ja nie wiem, jak oni rano wstaną. Wygrani już dawno poszli spać, ale Kasia i Jarek nadal piorą i prasują. Nad Warszawą wstaje nowy dzień. Arek ma niespodziankę dla dziewczyn. Chciałem was przeprosić za to, że mówiłem do ciebie i z... Ile dostaje kumpel z dziewczyny są zaskoczone, ponieważ jeszcze dzień wcześniej Arek nie chciał pogodzić się z Sylwią. Proszę cię, dogadajmy się. Nie, w tym momencie nie będę z tobą rozmawiał. We wszystkich widzisz wroga, wiesz? Nie we wszystkich. Nie mogłam w to uwierzyć. To z miłości było. No, i chciałem to was Katarzyna, przeprosić. No chodź go dotknij trochę. To jednak może dobre dziecko. Nawet chciał się tulić, ja mówiłam, żeby nie wchodził do mojego kwadratu. Ja go wpuściłam do swojego kwadratu teraz, jak ty to mówisz. Bum, Arkadiusz, do mojego kwadratu. Ja tam na żadne trójkąty kwadraty chęci nie mam. Nie? A ja myślałam, że każdy facet ma. Już mi się niedobrze zrobiło. Czas na nową niespodziankę. Uczestników odwiedza ich mentor i doradca, szef Kurt Scheller. Dzień dobry, dzień dobry, szef. Dzień dobry. O, sexy morning, eh? Sexy morning. Robimy dziś tak trzy sosy, eh? Może ciebie? Kurt Scheller uczy kucharzy przyrządzenia trzech sosów. Bolognese. Oregano. Bazylia. Przyjmięte do bazylii. Paprykowego. Ładny kolor, bardzo ładny, ale pięknie już pachnie. I pieprzowego. Co teraz? Na palce? Tu? Nie. Jeszcze nie. A kiedy będzie wiadomo? Ja stanę na palce i boli. Na mój kuchni, ja mówię na mój kucharz. Okay. Mi palec dupa. Pracę szybko. Tak, i dobrze. Dziękuję bardzo. My dziękujemy. Z szefa Kurta to sobie coś. Dochodzi południe. Już za kilka godzin otworzą się drzwi piekielnej kuchni. Uczestnicy muszą teraz przygotować restaurację do sprawnego wydawania dań. Dziś na kucharzy czeka nowość w menu. Mamy dla was komunikat bardzo ważny od szefa na temat twoich pierogów, że startuje jako Amus Bush, czyli 40 porcji. Na szczęście byłam przygotowana. Założyłam, że może być tego znacznie więcej. Ludzie wchodzą, siadają. Denerwują mnie te balony. Tak? Okay. Amus Bush to poczęstunek od kuchni. Taki prezent, powitanie, poczęstunek, coś miłego od nas. Przygotowanie Amus Bush to dla uczestników dodatkowe wyzwanie. Łukasz? Tak? Czy ja mogę mieć prośbę do ciebie? Oczywiście. O kurde, ty zobacz, nie? Jak idzie mi wycinanie tego, może ja bym powycinała za ciebie to, a ty byś mi to obrał. Wycinaj. Musimy współpracować, bo znaczy nie ma opcji. Wszystkie potrawy serwowane w piekielnej kuchni muszą być przyrządzone i doprawione zgodnie z wysokimi standardami szefa Amaro. Długo mi zajęło, żeby rozkminić to, że jak jest cały kiełek, to lepiej odchodzą to bestki. Arek, no wiesz co, no ty podobny jesteś zawodowcem. Podniosę czy nie podniosę? Adaś, pomożesz mi pierwszego wyjąć? Ale on jest za słaby. Za słaby jeszcze? A stoi już pół godziny.
Dzień dobry, zapraszam wszystkich. Już szef idę. Nie powinno być dla was żadnym zaskoczeniem, że mamy komplet gości. I wszystkich chcemy obsłużyć. Po ostatnim serwisie moje oczekiwania cały czas rosną, że będziecie robić to lepiej, szybciej, sprawniej, komunikować się, dopieszczać te dania na talerzach. Tradycyjnie już wyznaczymy kapitana. Adam. Tak, szef? Ty zajmiesz się dyrygowaniem tym zespołem. No, ciężki będzie orzech do zgryzienia, ale mam nadzieję, że tak jak zacząłem, tak dzisiejszy serwis kończę. Nie ma czasu na pomyłki. To się źle kończy. Teraz jest czas tylko na serwowanie jedzenia na najwyższym poziomie. No i oczywiście pracę zespołową, bo nadal jesteście zespołem. Pamiętajcie o czarnych bluzach, to zobowiązuje. Ja pierdzielę, mało czasu zostało. Ciarki. O, nie mogę pauzować. Żeby dojść do tego poziomu. A nie, no dobra. Zmianę jeszcze dzisiaj. Muszę przygotować menu na 4 czerwca. Radę. Dla 30 prezydentów głów państw, którzy będą w Polsce. W związku z tym... Łukasz. Tak, szef? Przez pierwsze pół godziny Kuro-san. Kurokun, przepraszam. Nie sądziłem, że szef wybierze mnie. W ogóle rzecz kompletnie niemożliwa. No takie coś, to jest coś niesamowitego. Zmienisz zapaskę na białą? Tak jest, szefie. Ale Łukasz jest kompetentny, bardzo. Łukasz, ta biała zapaska bardzo jest kandydat pasuje. Na finalistę. Nie niemalże jak szef Amaro. Wraz z białą zapaską się zaczyna podlizywać. Czuję, że wygrał Łukasz. Amaro. Faceta ocenia się po tym, jak kończy, nie jak zaczyna. Wysokie standardy. Moja reputacja i wszystko teraz w twoich rękach. Pamiętaj, nie masz tutaj kolegów w tym momencie. Twoimi kolegami są nasi goście. To po ich stronie musisz stanąć, żeby dostali jedzenie jak najlepszej jakości. A wy musicie słuchać jego uwag. No dobry pik, Łukasz. I podporządkować się wszystkiemu, co on nie popełnił ani jednego błędu znaczącego. Czy to jest jasne? Gdy uznasz, że jesteś gotowy, otwórz drzwi piekielnej kuchni. Tak jest. Powodzenia. Szef Amaro opuszcza restaurację. Wszystko będzie teraz w rękach Łukasza. To zdecydowanie zaszczyt. Liczę na to, że nikt mnie nie zawiedzie. Każdy da z siebie maksa. Jesteśmy przygotowani w 100%. Ale i duże wyzwanie. Duża odpowiedzialność. Każdy składnik trafia do mnie. Ja to serwuję. Tak samo jak szef. Zrobię wszystko, żeby szef był zadowolony. Pierwsi goście już czekają przed drzwiami restauracji. Paweł, potrzebujemy jeszcze 15 minut do otwarcia restauracji. Łukasz, goście są przed restauracją, czekają. Całkowicie szok. Nigdy nie byłem szefem kuchni, nie spodziewałem się takiego obrotu zdarzeń. Otwieramy kuchnię. Jedziemy. Drzwi piekielnej kuchni otworzyły się po raz 8. Goście zajmują swoje miejsca przy stolikach. Ładnie ci ludzie przyszli. Niczym są ci fantami razem. Jestem koneserką piękna. No nie możemy stopować myszeczki. Co robić? Ale gości? Może kiedyś wy będziecie gośćmi. Na razie trzeba z***a i czas zabawy. Nad komfortem gości i sprawną obsługą zamówień czuwa Paweł, menedżer restauracji. Od początku on jest. W karcie piekielnej kuchni znajdują się potrawy osobiście skomponowane przez szefa Amaro. Zgodnie z filozofią szefa, ich podstawą są ale ta karta super wygląda. Trzeba lubić mięso, ale jak lubicie, to obecna karta wygląda mwah. Przez polskiego szefa kuchni na polskiej ziemi. Uczestników piekielnej kuchni chcę nauczyć szacunku do polskich produktów i polskich przepisów. Pierwsi goście restauracji składają swoje zamówienia. Kto jest celebrytem dzisiaj? Mam 4 pierwsze zamówienia. Czy nie ma? Dobrze. Bardzo proszę. No way. Okej, dziękuję. Moi drodzy, zapraszam do miarek, dawaj. Ale się wczuł. Kwaśnica i wołowina. Łosoś, sąber jako dania główne, kopytka 2 razy na koniec. Kolejny stolik, raz kwaśnica, raz węgorz, raz wołowina, sąber, kaszotto i 2 razy łosoś. W tym jest jedno dziecko, je tylko kurde, łososia, dużo. Kopytka na koniec. Kolejny stolik, 3-osobowy. Szef, szybciej, nie mamy czasu. Pierogi 2 razy, raz groszek, raz wołowina, później 2 razy łosoś, raz kaszotto, raz sąber, kopytka na koniec. Kolejny stolik, raz węgorz, raz pierogi, raz wołowina, kapuśniak, potem 2 razy przegrzebki. Ej, przez stranę mają. 4 razy. Naraz to wszystko. Kopytka. 14 amus buszów, już teraz. Dawajcie, już! Amus busz to nowość w karcie Hell's Kitchen. Są to drobne przekąski serwowane gościom zaraz po złożeniu zamówienia. Zgodnie z decyzją szefa Amaro, dziś są to pierożki wymyślone przez Sylwię. Wśród gości są słuchacze Radia Z, którzy wygrali zaproszenia do Hell's Kitchen w specjalnym konkursie. Gościem VIP jest Rafał Bryndal.
W kuchni pojawia się pierwszy problem. Sylwia rozsypała cukier fiołkowy. Co to jest? Sylwia! 10. Wiesz, ile to kosztuje? Tak, ale to jest cukier fiołkowy, który kosztuje kupę kasy. Słyszysz mnie? Słyszę, szefie. Wiesz, ile szef wydaje na te pieniądze, na to, żeby to było na talerzu? Tak, szef. To posprzątaj to! Kucharze przygotowują pierożki na amuse bouche. Nie wiem trochę, co to jest, szczerze. Mniej czasu na przyrządzenie przystawek. Myszeczkę nie stopujemy? Dobrze. Łukasz, co się dzieje? Kaśka se chodzi, nie wie, co masz. Kaśka, pomóż z przystawkami. Markowi. Ale ze starterami dzisiaj była kompletna klapa. Dawaj, Kaśka, tą fagrą przyszłaś, Nie widzisz, że on kroi na razie mięso? Arek z Kaśką strasznie się miotają, nie potrafią przygotować przystawek. Arek? Tak? Gdzie moje przystawki? Na stole pierwszy. Arek może autować w tym odcinku, wiecie? Już daję. Arek albo Kaśka. Ale Arek tak dużo razy był wyznaczany, że... Nie lałem go, robiłem swoje. Myślę, że dzisiaj Arek out. Dwa razy kwaśnica, na razie wychodzi raz kwaśnica. Musi się końcówka. Raz węgorz, dwa razy wołowina, są dwa pierwsze. Jutro przedostatni odcinek, w środę ostatni. Muszą skasować Arka. Zwróćcie nas cierpliwość, naprawdę szacunek. Nie ma potencjału na finał, sorry. Pierwsze pierożki. Serwis! Albo oboje polecą, no, też możliwe. Czekają już nowe zamówienia. Mam kolejne zamówienie, bardzo proszę, stolik czteroosobowy. Zanie Adam, Łukasz i Sylwia. Czytam zamówienie, dwa razy węgorz, raz kwaśnica, raz wołowina, później raz Łukasz czarny koń w tym momencie. I raz perliczka. Przyjmuję zamówienia, ustalam kolejność, panuję nad sytuacją w kuchni. Łukasz, kolejne zamówienie, bardzo proszę. Dwie osoby, kolejne dwa amuzbusze, moi drodzy. Słuchajcie, kolejny stolik. Chciałam, żeby zespół się ze sobą komunikował, ale nie wrzeszczał. Dwie osoby, raz kwaśnica, raz wołowina, później małże i perliczka. Sześć amuzbuszów, proszę. Dobrze, szefie? Nie chciałam, żebyśmy się kłócili. Chciałam, żebyśmy współpracowali. Zamówienie składa również Rafał Bryndal. Pierś z perliczki prostowe. Bardzo dziękuję. Ja też dziękuję. Dziękuję ślicznie. Łukasz, kolejne zamówienie. Stolik VIP. Dobrze. Stolik pana Bryndala, dwie osoby, dwa amuzbusze, później dwa razy pierogi, raz łosoś, raz perliczka. Tak, szef! Tymczasem Łukasz zaczyna tracić panowanie nad sobą. Marek! Tak? Zamówienia. Kwaśnica, węgorz, wołowina, moja gdzie jest? Ile dwie czasu? Minuty! Jego sposób prowadzenia dzisiaj nas jako zespołu dawał wiele do życzenia. Pokaż mi to. Czemu dolałeś mi kwiatówkę? Przynieś mi to jeszcze raz. Robi dosłownie to samo, co Modest robił. Modest by już kogoś odesłał do domu, zacznijmy od tego. A, przepraszam, myszeczko, nie przerywamy dzisiaj. Atmosferę. Czy dostanę ten listek od ciebie? Tak, szef, co ty robisz? Mam przecież przygotowane. Na samym dole są przygotowane. Ja rozumiem, że chciał wejść w rolę naszego szefa Amaru. Dostanę ten listek? No tak, miał wejść w rolę. To przyśpiesz, Adam, przyśpiesz, dawaj ten listek, cholery. Serwis? Dania wydane przez Łukasza trafiają do gości. Ale w kuchni robi się coraz bardziej nerwowo. Czemu nie pauzujemy? Przyspiesz trochę ruchy. Bo się nie wyrobię na gierę z chłopakami. Gówna nie widziałem, no czyli w dupie. Dobra. Gdzie jest mój węgorz, dwa tatary, kwaśnica, pierwszy stolik, kolejny? Okazuje się, że szef Amaro, mimo że nas krzyczy, jest bardziej jakiś stonowany. Łukasz mówi, dawaj to już teraz! Na IT i na Twitch, tak. Tak! Reaguj. Typie, gdybym krzyknął, to by ci miotło. Gdzie są moje dania? Z Łukasza wyszło jego alter ego. Oczyszczam w opolnicę. Nie dyskutuj, tylko dawaj moje dania. Jego złego Łukasza po prostu. Czy dostałem moje przystawki? A co mam reagować mocniej? Najtrudniejsze jest opanowanie tych czterech osób. Adam! Tak, szef. Kwaśnicy, patar do tego. On reaguje najmocniej, nie da się go przebić. I egzekwowanie od nich perfekcji. Czemu tu jest dzisiaj taki jubel? Istne wcielenie diabła z tego Łukasza, naprawdę. No jest bardzo mało osób na kuchni, na tym polega problem, szczerze. Nie na tym, że Łukasz krzyczy. I dla mnie to było najważniejsze. Sylwia faktycznie z Adamem są dzisiaj mocno poukładani. Mówił mi, ile mam wydać pierogów, w jakim czasie. Mi się pracowało bardzo dobrze. Sylwia, Łukasz i Adam cały czas sobie buziaczkują i słodzą i w ogóle niech sobie wyciągną języki z dupy. Kaśka! Ile razy obijałaś dupę wszystkim ze swoją koleżanką, żeby teraz jej dupę obijać? Wtedy do kuchni wraca z reklamacją tatar przyrządzony przez Arka. Ma zła tatara niestety. Weź spójrz, tutaj ścięgnę widać. Pan się pyta, czy to jest mielony, czy to jest tatar. Na etapie czarnych bluz szef Amaro nie toleruje reklamacji wydanych dań. Tydzień temu z programu musiała przez to odejść Paulina. Jak będzie tym razem? Co Łukasz zrobi z tatarem Arka? Zobacz. Słuchajcie, patrzcie, jak to wszystko wychodzi, bo... Na głowie mu powinien talerz rozwalić, kazać zjeść. Wszystko dogląda.
No Arek po prostu nie potrafi zrobić tataran. Arek, podejdź do mnie proszę. Arek, woda! Podejdź do mnie proszę już, teraz. Tak? Bo jesteś ścięgiem, bez tłuszczu. Tak serio piję wodę. Myślałem, że policja jest oczyszczona. Widzisz? No taką mi zostawiłeś, tak? Potrzebuję jeszcze tatar na już, tak na jest, już. Tak jest, już. Po 2 miesiącach kucharz nie umie posiekać tatara. To jest niepoważne. No Arek, to wiadomo, że znowu mu coś nie pykło. Tak, na no. Zlewie połóż, pewnie. No nie no, chciałam tu przelać, no zamknij. Nie widzę tego nie jakoś dla Arka, szczerze. Nie zasługuję sobie na to. Stoję z Kaśką na przystawkach i naprawdę, szczerze, w ogóle mi się to nie podoba. Gdzie jest mój tatar, który wrócił, Arek? Arek po raz kolejny ma straszną tabakę i nie potrafi się ogarnąć. Co? Jeden właśnie tatar ekstra, który wrócił, proszę go już. Całkowicie zgubiony gdzieś daleko w swoim świecie, nie wie o co chodzi. Jak to się przesiąłem go wydał. To nie był ten, to był na stół. Ja jestem po raz kolejny zawiedziony. Arek źle policzył zamówienia i zrobił o jeden tatar za mało. Tymczasem Łukasz postanowił wydać tatar wraz z kolejnym zamówieniem. Nie może się na to zgodzić Paweł, menedżer restauracji. Nie no, Łukasz, przecież tam pani już zjadła, a pan czeka na tatar. To powinien wrócić. Pół minuty, dostaję. Nie, ale to ja muszę zabrać. Dwójkę. Ja muszę zabrać ten. To jest na dwójkę. W tym momencie ma wyjść, nie bo mogę. Stygnie mi kwaśnica. Nie mogę tak zrobić, słuchaj. Paweł zdecydowanie mi Ja rozumiem. Ja doskonale proszę, rozumiem, co do mnie mówisz, natomiast nie dociera do mnie argumentacja. Po prostu działa mi na nerwy. Potrzebuję 2 sekundy na kolejny tatar. Ja tak nie mogę pracować, słuchaj, nie dociera do mnie argumentacja. Nie wiem. Nie wiem do końca, o co chodziło mu w tych, że może chciał mnie upokorzyć, może chciał mnie sprawdzić. Czego nie rozumiesz? Najwyżej są nasi goście. W tym momencie stygnie nam kwaśnica. Szef Amaro przyzwyczaił mnie do innych standardów. Ja nie jestem szefem momencie... Amaro. Podaj moje jedzenie, rozumiesz to? Właśnie widzę, że nie jesteś. Okej. Okay. Bardzo proszę. Dobrze wiedział, że jestem zestresowany. Dobrze wiedział, że po raz pierwszy prowadzę kuchnię. Mógł zachować się trochę lepiej. Po chwili... Jaki Walter White? Ja jestem tym, który puka. Kolejny tatar jest gotowy do wydania. Dobra, moi drodzy, tatar na piątkę. No nie wywalał Łukasza. W tym momencie. Dziękuję. Pierwszy raz to robi i ma naprawdę najtrudniejsze ale zdanie. Nie wszyscy goście restauracji doczekali się na swoje przystawki. 2 stoliki na raz, Adam, proszę. Tak, szef. Od razu. Cisza! 3 razy węgorz, 2 razy kwaśnica, 2 tatary i raz pierogi. Musi 2 strony synchronizować proszę, i dbać o jakość po drodze. 2 stoliki na raz, proszę. Na raz. Jorzech tym, który puka? Co? Ja potrzebuję 2 minuty, żeby wydać 3 węgorze. Dawaj to, ty. Jestem tym, który wydaje, tak. Najwyżej talerz wróci, Arek? Szef, potrzebuję 3 minuty, żeby wykroić tatara. Bez sensu, to lepiej chyba podać coś dobrze. To jazda, 3 minuty masz od tego momentu. I żeby gościom smakowało i lepiej poczekać chyba tą minutę dłużej, a nie stresować dookoła wszystkich. Mamy zwrot staj tatara. Niestety tatar po raz kolejny wraca do kuchni. Gość powiedział, przepraszam, że, no, no, że nie jest w stanie... Czego nie jest w stanie? Że szpitalnie mu smakuje. Jest idealny. Nie no, słuchaj, ale spróbowałeś? Ale spróbuj proszę, no. Wiesz, ja mogę powiedzieć gościowi, że się myli, ale proszę się trzymaj. Bardzo... Proszę się bardzo, pójść do niego i mu to powiedz. Ja mu tego nie powiem, bo przed chwilą z nim rozmawiałem, tak? Masz rację. Dziękuję ci bardzo. Co to w ogóle ma być? Nawet go nie doprawił. To jest upokarzające. Arek. Tak? Jeszcze dostanę jeden taki... Się zastanawiam, na kogo to pójdzie, ale imo na Arka. No przypał, ale pójdzie na Arka, no. Moja predykcja. Łukasz dostanie straszną zjebę, ale Arek pójdzie out. Tatar, gdzie są... Rozumiesz? Łukasz, no od tej strony to cię nie zna. Ile można tłumaczyć, jak krowie na rowie, że tatara trzeba doprawić? Doprawię, to tak jak należy. Spróbuj. Dobrze. Spróbuj, w tym momencie. Proszę. Ufamy sobie. Był dobry, ale szef ma zawsze rację, więc nie będę dyskutował. Arek jeszcze raz poprawia tatara. No już jest klasyk arkowy. Wiesz, jeszcze by się to zobaczył. To jest ten... Słucham? Wiesz, jeszcze by się to zobaczył. Na co by się No to była reklamacja, tak? Zabieraj ten tatar. Poprawiony. Mam nadzieję, że to wiesz. Zabieraj. Wyjdzie. Zabieraj. Tatar mi faktycznie umknął, wszędzie wkłada łyżkę i próbuje... Sorry, ale on ma jeden moment, w którym jest idiotą. Miał być po stronie gości. Paweł z sali jest reprezentantem gości, z tego co rozumiem, jakimś stałym współpracownikiem Wojciecha Modesta Amaro. I to jest moment, kiedy robisz wszystko, żeby być w dobrych relacjach z tym gościem, z tym Pawłem, bo walczysz o to, żeby za 2 odcinki pracować
pracować dosłownie razem z Pawłem, tak? To jest główna nagroda, 100 tysięcy i praca u Modesta, z czego większość argumentuje, że praca u Modesta jest znacznie większą nagrodą. Po co ty się, człowieku, z nim kłócisz? Nie mogę na to patrzeć. Przypomnijmy, że tydzień temu goście Piekielnej Kuchni reklamowali łososia przyrządzonego przez Paulinę, wskutek czego musiała ona opuścić program. Czy dziś Łukasz powie szefowi Amaro o reklamacji tatara? Czy Arek będzie musiał przez to odejść z programu? Ile czasu na przystawki? Jeden węgorz. Mam. Trzy robi razy się, pierogi. Robi się. Trzy robi tatary. Cztery łosoś. Czekam. Wreszcie do restauracji wraca szef Modest Amaro. O, jest. Co się dzieje? Czemu to czeka? Na ostatni stolik, na dziewiątkę. Poczułem ulgę, gdy szef wrócił do kuchni. Dobra, wracaj do drużyny. Tak, szef. Szef Amaro przejmuje kontrolę nad serwisem. Ale będzie kłótnia z Łukaszem. Mi jest przykro, tak? No bo krzyczał na mnie, ja się starałem jak mogłem, żeby goście zadowolić. Tak, krzyczał na siebie. Nerwowy jest, kurczę, trochę. Dobra, lecz z tym. Stół numer 9. O mój Boże. Nie dowiedział się o reklamacji tatara. Dzięki temu Arek, który zawinił, i Łukasz, który nie wyrzucił go za to z kuchni, mogą pozostać Ale nie piszcie 60. No dobrze, że powiedział. No o to chodzi, że muszą znaleźć idealnego pracownika do swojej kuchni. Nie może być takiej sytuacji, że na, że tak powiem, wyższego rangą pracownika 99% czasu, nie licząc tej pojedynczej okazji, kiedy miał zastąpić Modesta, od tak sobie krzyczy. Modest na niego nie krzyczy z jakiegoś powodu, tak? To jest zaufany człowiek. Nie ma czegoś takiego, że chłop sobie wchodzi, dostaje przez sekundę władzę i zaczyna miotać innymi ludźmi od razu, więc dobrze, że powiedział, no takie rzeczy trzeba rozwiązać od razu, żeby nie było potem nieporozumień w firmie. Węgorz wołowi na dwa razy, kwaśnica i wołowi. Że nie wiem, Łukasz wygra i mu ego pójdzie do głowy i będzie krzyczał na wszystkich w momencie, jak Modest będzie wychodził, a reszta nie będzie wiedziała, czy możemy odpowiedzieć, czy nie, bo pomyślą sobie, może on ma jakieś specjalne warunki. Przypomnijmy, że kapitanem drużyny od początku serwisu jest Adam. Adam, kontrolujesz coś? Tak, szef. Czy nie? Czy się zawiesiłeś? Nie, szef. Po prostu staram się ogarnąć wszystko. Miałem dziś nad wszystkim pieczę, starałem się, żeby wszystko było idealnie zorganizowane, ale miałem wrażenie, że nie mam chyba u nich autorytetu. No, nikt tak naprawdę chyba mnie nie słuchał. Musisz pamiętać swoje rzeczy, bo nie jesteśmy w stanie ogarnąć. Jesteś kapitanem, tak? Zrób jedną serninę. Adam, może trochę dynamizmu. Zrób tak, szef. Jedną serninę. Tak, tak, szef. To powiedz mi, czy ja mam sobie cztery sarny na raz? No co, no masz... Dwie lewe ręce. Kaśka, pięć razy sarna do smażenia. Perliczka. Jedna. Najgorsza dzisiaj jest Kaśka. Całkowity przerost ambicji, brak umiejętności. Masz rozgrzaną patelnię? Zmieści się pięć sarn tutaj? Tak. No to co? Załamujesz głowę. Nie załamuję, tylko nie wiem, co robię. I ja nie odpadnę na pewno, bo dzisiaj zrobiłam dużo. I jestem taka wszechstronna. Już byłam na każdym stanowisku. Tymczasem szef wydaje kolejne dania. Tu Wipowski, pan Bryndal, filet łososia, perliczka, lecimy. Zamówione dania trafiają do gościa VIP, Rafała Bryndala. Arek i Kaśka out, musi dwie osoby odpuścić. Szef zauważa problem z tatarem. Za dużo ich jest. Jak to wygląda? Dzisiaj albo jutro, w sensie na następnym odcinku, musi odpuścić dwie osoby. Na raz. Żeby w finale były dwie. W parku bardzo mocno widać to, że faktycznie brakuje mu tych umiejętności. Tak, szef? Odłóż to. Tak. Pracuj. Tak, to jest to, nad czym powinien bardzo mocno popracować. Tak. Najprostsze danie. Tak, szef. Tylko, że wołowina jest bardzo brzydka, szef. Jasne. Ty jesteś ładny. Nie jestem, szef. Arkadiusz, nie umiesz zrobić tatara. Możesz przyjść, ja cię nauczę. Niestety również Sylwia popełnia błędy. Nie odwracaj. Dobrze, szef. Nie odwracaj się jeszcze, przepraszam. Matko święta, co ja... Było w przepisie chyba, tak? Tak, było. Jeśli w połowie jest ugotowane. Było w połowie ugotowane? Nie. I kuku. Dobrze, przepraszam, szybko. Kiedy zaczniesz robić pora? Już. Czyli on może z boku spokojnie się redukować i glazurować, tak? Tak, jak najbardziej. Nie chciałam zawieść szefa Amaro. Za wcześnie czosnek. Spali się. Spalony czosnek to jest przekleństwo. Ani tych gości, którzy na nas patrzyli i czekali na pyszne dania. Dawno tak dupę nie dostałam jak dzisiaj. W momencie, kiedy jest mi smutno, jest mi przykro, czuję, że za chwilę nie dam rady, zbieram sobie gdzieś jeszcze te pokłady siły i energii i się podnoszę, idę dalej. Szef zauważa także wpadkę Kasi. Wszyscy do mnie. Przynieś mi deskę i nóż. Ale będziesz coś w głowie? Zdenerwowany dzisiaj. Miała odciąć się skrzydełko z kostką. Ona zrobiła to z drugiej strony, nie wiem, może okulary powinna nosić. Jesteś w stanie uciąć to, czego nie dajemy?
Kaśka jest tak zakręcona, że zamiast kości w perliczce odcięła mięso i podała szefowi kość. Szef wydaje kolejne dania. Małże dwie sarny perliczki, stół numer 6. Zamówienia trafiają do gości restauracji. Ostatni stół. I wydajemy teraz desery. Dziś deserem w piekielnej kuchni są kopytka z twarogu z fiołkami i rokitnikiem. Oj, to jest ta, ten cukier, tak? Kopytka przyrządza Adam. Serwis. Ładny. Oczywiście hurtem dzisiaj szły kopytka. Serwis. 5 razy kopytka, 10. Serwis. No tutaj o tyle dobrze, że robią jedną potrawę, serwis. Co nie? Jest to już masówka. Wszystkie zamówienia trafiły do gości. W tym do Rafała Bryntala, a także do słuchaczy ale... Radia Z. To, co jadł Bryntal, to co pokazali ten jakby kawałek łosoś, czy stop. Sarna, czy co? Ale pięknie stop. Wyglądało. Stop. Rozejrzyj się wokół siebie. Co widzisz? Porządek, szef. Co widzisz na pasie? Ile zamówień jest na pasie? Zero, szef. Nie zawiedliśmy. I nie zawiedziemy. Myślę, że dzisiejszy ukończony serwis to jest zasługa każdego z nas. Wydaliśmy wszystkie talerze. Wydając ostatni 3/4 kuchni, już lśni. Naprawdę był bardzo dobry serwis. Wreszcie gdzieś dopływamy. To chyba nasz najlepszy serwis do tej pory. No, ale jak magia ciekawe. Montażu, no nie? Wyglądał jak najgorszy miejscami. To jest ciekawe. No. Dziękujemy, szef. Jak to tak szef dynamicznie zmontują, to człowiek zapomina, że to trwało, nie wiem, 4 czy 5 godzin i widział tylko najgorsze sceny. Stolik widzowa Wizex, no. Może jak będą kręcili jakieś kolejne sezony, to wydali nam, super by było. Kował, znaczy robi to za każdym razem, ale dzisiaj było widać w jego oczach, że jest naprawdę zadowolony. Idźcie odpocząć do domu. Dziękuję. Dziękuję. Dałam z siebie dzisiaj naprawdę dużo i jestem z siebie zadowolona. Jestem za zdumny. Po ciężkiej pracy kucharze odpoczywają w swoim apartamencie. Łukasz nadal jest wkurzony na menedżera restauracji. Naprawdę przychodzi do mnie Paweł i mnie w... dzisiaj, nie? Potrzebuję mnie 200 na kolejny ja tak nie mogę pracować. Czego nie rozumiesz? Nie będzie są nasi goście w tym momencie z nam chwasi. Szef Amaro przyzwyczaił mnie do innych standardów. Ja nie jestem szefem momencie... Amaro. Podaj moje jedzenie, rozumiesz to? Właśnie widzę, że nie jesteś, okej. Okay. Przychodził i mnie... Nie? Mówi, szef Amaro by zrobił. To szef Amaro zrobił, to miałem stary. Nie o to chodzi w tej pracy. Ja nie jestem szefem Amaro. No staram się, nie? Nad Warszawą zapadł smog. Alternatywki i femboje, co nie? Dzisiejszy serwis ocenił szef Modest Amaro. 8 tygodni i po raz pierwszy udało nam się wydać wszystkie dania. Ale czy wszystkie były perfekcyjne? Zaczynamy podążać w obszary, które ogólnie flamboje. Wszyscy nazywamy gastronomią. Serwowanie jedzenia. To teraz to wszystko musimy przełożyć na poziom stały. Wszystkie dania na tym samym poziomie. Zanim zaczniemy sobie spijać z dzióbków i cukrem pudrem, doprawiać nasz dzień, tutaj nie ma miejsca na pomyłki. Arek? Tak, szef. Znowu załamka. Tatar wołowy to jakaś porażka. Wszystko do środka leci z tłuszczem, z błonami. Czyste mięso, czerwone oko. Tak, szef, poprawiłeś. Nic więcej. Przepraszam. Szef Amaro nadal nie wie, że tatar Arka wrócił z reklamacją od klienta. Czy zatajenie tej informacji wpłynie na dalsze losy Arka i Łukasza? Łukasz? Tak, szefie? Pociągniesz ten serwis do końca i to na tobie będzie spoczywała odpowiedzialność, żeby wskazać dwie najsłabsze osoby w tym zespole. Siebie może wskazać w teorii. Imiona dwóch osób i wskażesz powody, dlaczego uznaliście, że one są najsłabsze. Dobrze, szefie. Zapraszam do domu. Kucharze wracają do apartamentu. Kogo do opuszczenia programu nominuje Łukasz? Łukasz musi wskazać dwie najsłabsze osoby. Postanowił wysłuchać propozycji wszystkich kucharzy. Ciekawe, kogo nominuje Arek? Wybrałbym Adama. Lider liderem, ale srogo się. I Kasia. Odcianie tą stronę perliczki, co trzeba. I zaczęła na mnie burczeć od samego początku. A kogo wskaże Sylwia? Arek, no, będziesz to ty. Myślę, że zespołowa decyzja będzie taka jak moja. Arkadiusz i Katarzyna. Tobie i tak to nie zaszkodzi. Sylwia, zrzucę cię ze schodów. Tobie to nic nie zaszkodzi. Najlepsze się psiły, co nie? Sylwia jest taka kochana. Kogo nominuje Adam? Tak się lubiły. Arka i siebie. Z powodu tatara najgorzej wypadł dzisiaj Arek. Niestety Kasia również nominuje Adama. Naprawdę, Adasiu,
Mamy czarne bluzy, jest nas piątka. Ty widziałeś, że jesteśmy w czarnej dupie i nam nie pomagałeś. Drugą osobą jest Arkadiusz. Była to nominacja czysto personalna. Robiłam 5 przystawek na raz. Gdzie Arkadiusz robił jednego tatara, którego 3 razy. Naprawdę dałem dupy na początku. Który to będzie? 6 jego raz? Kogo do opuszczenia programu wytypuje Łukasz? Arka Boże. Za tatara? Arek. Tak? Jeszcze dostanę jeden taki tatar. Cię są rozumiesz? Doprawię to tak jak należy. Spróbuj. Dobrze. Spróbuj w tym momencie. Proszę. Ufamy sobie. Adama za słabe dowodzenie zespołem? Adam, kontrolujesz coś? Tak, szef. Czy nie? Czy się zawiesiłeś? Nie, szef. Po prostu staram się ogarnąć wszystko. Czy Kasię za perliczkę? Przynieś mi deskę i nóż. Porąbało ci coś w głowie? Porąbało. Co wcięłaś? Jesteś w stanie uciąć tak. To, czego nie dajemy? Tutaj się wszystko może wydarzyć. Uczestnicy wracają do no już lecimy, nie zatrzymujemy. Kuchni. Kogo wskaże Łukasz? Obawiam się, że Areczek out, co nie? Tatara przyrządzonego przez Arka. Chciałbym, żeby tak nie było, ale... się z programem. Łukasz? Tak, szefie? Dokonaliście wyboru? Pierwszą osobą, no, którą dzisiaj nominujemy, jest Arek. Za tego tatara, no dlaczego? Już nie na tym etapie nie mogą sobie poprawy. Pozwolić. Brakuje mu podstaw. Ciężko jest się z nim komunikować. A jednak Łukasz nie poinformował szefa o reklamacji tatara przygotowanego przez Arka. Wierzysz, żeby się... To zobaczył? No co by się f... No to była reklamacja, tak? Zabieraj ten tatar. Poprawiony. Ej, to nadzieję, może go ocalić. Nie wyjdzie. Ciekawie, jak Amaro oglądał program, to się zdenerwował. Szefowi o reklamacji uratował Arka przed wyrzuceniem z programu. No. Druga osoba i dlaczego? Między drugą osobą bardzo mocno się waham. Na tym miejscu mógłby stanąć po prostu dwie osoby, czyli łącznie trzy. To dawaj trzy. Drugą osobą jest Katarzyna. Odpowiedzialność dzisiaj ją całkowicie przerosła i ten serwis wszedł po prostu ciężko. Adam był na pewno słabszy ode mnie. Arkadiusz też był. Ciekawe, czy Adam sobie zbustował bloga na tym. Bo on jest cały czas podpisywany jako bloger kulinarny. Dzisiaj trochę nam zniknął, całkowicie się wtopił w tłum i trochę go brakowało. Podejrzewałem, że po powrocie miał swój prime zasięgowy. W tym jego szefowaniu dzisiaj. Musiałem po trzykroć mówić, żeby ktoś zwrócił na mnie uwagę. Musisz pamiętać swoje rzeczy, bo nie jesteśmy w stanie ogarnąć. Jesteś kapitanem, tak? Zrób jedną sterninę. Adaś, z ciebie to dupa, nie lider. Do jedynej osoby, której nie nominujesz, to Sylwia. Tak, szef. Jak oceniasz pracę Sylwii? Przygotowała 40 bardzo dobrych starterów, pomagała wszystkim, wiedziała, co się dzieje, umiała się odnaleźć w każdym miejscu. Ale Ogiński to w innym sezonie, co? Dużo i nie zasługuje, żeby stanąć przed szefem Amaro. Sylwia odbębniła swoje i przez 3 godziny my ogarnęli. Co to za żyleta na czacie? Zajęcia, sprzątała, czyściła cokolwiek, co czas ja nie mogę. Uważam, że dzisiaj pracowała naprawdę dobrze. Ja jeszcze nie powiedziałam ostatniego słowa. Ja też tak uważam. A jednak szef widzi coś we mnie. Pozostałych zapraszam na środek. Nie wiem, kto odpadnie dzisiaj. Dzisiejszego dnia i za całokształt najbardziej zasłużyła Kaśka, by odpaść. Mogą nawet dwie osoby wypaść. Adam? Tak, szef? Przekonaj mnie, że to ty powinieneś zostać w piekielnej kuchni. Szef, ja stoję tutaj pierwszy raz. Przyszedłem do programu jako zwykły bloger kulinarny, który gotuje z pasją. Mimo, że dzisiaj może nie było mnie w naszej drużynie, miałem wrażenie, że nikt po prostu też mnie nie słucha. Proszę, szefie, dać mi szansę. Proszę we mnie uwierzyć, a obiecuję, że nie zawiodę. To nie jest kurde. Problem. Wzruszyła mnie ta historia. To walka o 100 tysięcy złotych, pracę w mojej restauracji, zwycięstwo w pierwszej edycji programu Piekielna Kuchnia. Powinien zostać w tym odcinku. Się, Kasia? Dlaczego powinna... Kaśka i Jarek zasługują najbardziej na aut. Przynosi mi coś nowego, ja chłonę wszystko. Z bólem serca to mówię. Jestem tak zarażona gotowaniem. Bo Arek jest kontenciarzem. Decyduje, że to ja muszę odpaść, ja wyjdę i od razu będę gdzieś pracować w jakiejś kuchni. Mam nadzieję, że tak. Wracaj na miejsce. Dziękuję, szef. Takie uczucie strasznie miłe, bo ten człowiek widzi we mnie potencjał. Arek? Tak, szef. Który raz to będziesz mówił? 6. 6, szef. Mam nadzieję, że dzisiaj szefowi cierpliwość się do niego skończyła. Uwzięli się na ciebie? Będziesz rekordzistą po wsze czasy. Nie wiem, szef, no ale generalnie mam nadzieję, że na zadaniach indywidualnych pokazałem, że coś we mnie siedzi. Przedstawiłem siebie na talerzu. Jak już powiedziałem, odejdę to stąd po moim trupie. On naprawdę myśli, że on jest super. Naprawdę myśli, że chamstwem dojdzie. O Boże! Nie mogę tego słuchać już! I prasowanie. Moje decyzje dotyczą całego zespołu. I to ja muszę zawsze zważyć, muszą... czyje odejście będzie wskazane, żeby ten zespół mógł funkcjonować na poziomie, który sobie wymarzyłem.
Decyzja jest naprawdę trudna. Obydwaj macie swój własny świat i zmagacie się ze swoimi słabościami i próbujecie dalej. I za to muszę was pochwalić. Aczkolwiek miejsce w półfinale jest tylko jeszcze dla jednej osoby. Adam? Tak, szef. To przyśnięcie dzisiejsze będzie cię kosztować bluzę. Arek, wróć na miejsce. Areczek, okay. 6 razy. Adaś, do widzenia. Arkadiusz po prostu jak jakiś Goliat staje przed szefem i... To jest niesamowite. Każdy jeden odcinek. Walczę i walczyć będę. Artyś już taki mem w tym momencie. Rzeczywiście, bez bluzy trochę zimno. Przyzwyczaiłem się do niej, ja teraz czuję się jak na Golasa. Nie pałam zbyt wielką miłością do blogerów kulinarnych. No. O! Tego nie kryję. Często wydaje mi się, że są to osoby, które w zaciszu domowym szczelą fotę. Ja nawet nie wiem, czy oni to sami robili, czy kupili. I wymądrzają się niesamowicie. Mnie osobiście, który codziennie od 20 kilku lat haruje w kuchni, irytuje to. Jaki rant! Ale ty udowodniłeś, że może być inaczej. Dzięki tobie zmieniam odrobinę zdanie i spojrzenie na was. Szanuję waszą pasję i miłość do gotowania. A jakie braki czy niedociągnięcia macie, to sam chyba najlepiej wiesz. Tak, szef. Co zapamiętasz z tego programu? No już nie będę szefowi słodził, bo szef jest rewelacyjny i charyzmatyczny i zajebisty po prostu. Jestem dumny z tego, że mogłem tu być i że taka osoba jak szef szkoliła mnie przez ten cały program. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ale dziękuję, musiał mieć boost, dziękuję, do wejść na stronę, na bloga. On teraz tak naprawdę jedzie po swój prime. W życiu walczyłem z ciężką chorobą nowotworową. O kurde. I dzisiaj sobie uświadomiłem, że warto mieć w życiu marzenia. Dzięki, Nikro. Że warto mieć cel, do którego należy dążyć. I że te marzenia naprawdę potrafią się spełnić. Jestem naprawdę dumny z tego, że zaszedłem tak daleko. No ja też musiałem mrugnąć, jakby błąd Adama, szczerze. Adam wniósł do Helski czyn sporo. Dosłownie i w przenośni. Jednak dobre chęci i wdzięk to za mało. No dobra, a teraz przechodzimy do następnego segmentu.